Ja od razu na pytanie, które i tak padnie, jakie są szanse, odpowiedź brzmi bardzo małe, ale grywałem szlemiki na mniejsze szanse i czasami wygrywałem. Musi być seria dobrych zbiegów okoliczności, muszę przegonić pana Dudę, to nie trudno, bo on ma ogromne pieniądze, ogromne wpływy w mediach. No a jeszcze pan Komorowski musi nie zdobyć 51%, no i jeszcze w drugiej turze ludzie muszą przerzucić swoje głosy nie na pana Komorowskiego, tylko na mnie. Jest to trudne, powtarzam, ale jeżeli nastąpi zachwianie gospodarcze, absolutnie możliwe. A w tej chwili to Paweł tyle. Kukiz pana wyprzedzaje. Słucham? Paweł Kukiz jeszcze pana wyprzedza. Tak, to, ale to spokojnie, to jest urok nowości, ale ja bardzo go lubię, nie wyprzedza. No właśnie, lista tych kandydatów jest bardzo długa na prezydenta. Myślisz, z czego to wynika? To znaczy, tyle osób chce być prezydentem. Lista Polski. Kandydatów będzie znana, jak ludzie zbiorą podpisy. Przypominam, że parę dni temu wystąpiłem po raz pierwszy od 8 lat w reżimowej telewizji i tam moim rozmówcą był mój kontrkandydat, pan Kalisz, który już po 5 godzinach okazał się, że nie jest moim kontrkandydatem. Bo się wycofał, także kto będzie, to zobaczymy. Co się musi wydarzyć, żeby Polacy zrozumieli, że warto na Korwina głosować? Kryzys, dlatego że póki jeszcze jest co jeść, to jest taka piosenka: nie dajmy się zwariować, że jest naprawdę źle, prawda? Daj spokój, za piękny jest świat, nie wal głową o mur i tak dalej się ludzi mówi. No i ludzie wiedzą, rzeczywiście prawda jest taka, że gazety pełne są przepisów, jak schudnąć, a nie jak utyć. Z czego wynika, że mamy za dużo żarcia, a nie za mało. Więc tam z głodu nie umiera. Człowiek, który żyje z puszek wystawianych, przeterminowanych o jeden dzień przez supermarkety, żyje na poziomie znacznie lepszym niż król w wieku tam 14 czy 15, więc no, ludzie się nie buntują. A ci, co chcieli zbuntować, wyjechali już do Anglii, do Chin, wszędzie. Prawda? Ci najbardziej rzutcy ludzie, którzy by się zbuntowali normalnie, zostali przez PO przezornie wyeksmitowani za granicę. No i ludzie tak potulnie czekają, aż to się załamie. Tlą się dwa ogniska kryzysu, jedno na wschodzie, drugie na zachodzie. Który z nich pierwszy? Na zachodzie oczywiście. Na wschodzie nie ma żadnego kryzysu, nie? Znaczy jest spór rosyjsko-ukraiński, no taki sam mniej więcej jak polsko-niemiecki o Śląsku w 1920 roku, prawda? Gdzie, no, gdzie Polacy po cichu... Znaczą analitycy, że wojna może do gdyby oni tak mówili prawdę, to by fortyfikowali Braniewo i Frombork. A kiedy padnie Unia w końcu? Kiedy ją rozbroicie? Ona bankrutuje. Państwa spadają nie dlatego, że są okrutne, złe i niesprawiedliwe, tylko dlatego, że bankrutują. Unia już jest bankrutem, ma już 30 miliardów długu. Dlaczego nie powinniśmy głosować na Komorowskiego? Dlatego, że to jest miły człowiek, na bardzo dobrym prezydentem, mówiłem w tych wyborach, na łatwe czasy. Natomiast przy trudnych zawiedzie. Zwracam panu uwagę, że ten miły człowiek podpisał już parę lat temu konwencję, która znosi karę śmierci również w wypadku wojny. Pan sobie wyobraża, żeby człowiek o zdrowych zmysłach coś takiego powiedział. Oczywiście, że jak wybuchnie wojna, na drugi dzień zniesiemy tę konwencję, prawda? Tylko samo podpisanie czegoś takiego świadczy o tym, że to jest jakaś choroba umysłowa. Nie ma więcej pytań? Nie mam pytań. Co pan powiedział, że pan jest prezydentem na kryzys, a na razie tego kryzysu, sam pan powiedział, nie ma. To może nie pora startować w tych wyborach? Czy nie ma, ale kryzys, no, zamykę, kryzys ale... może być za tydzień równie dobrze. Może być za tydzień, może być za dwa lata, tego nikt nie wie. On nastąpi, kiedy państwa zawieszą płatności. Bo powtarzam, ustroje padają, kiedy zbankrutują. PRL zbankrutowała, Związek Radziecki zbankrutował. No i to samo będzie z trzecią RP i Unią Europejską. A kiedy się pan spodziewa tego bankructwa? To jest moment, kiedy banki powiedzą: sprawdzam. To może nastąpić za tydzień, może nastąpić za trzy lata. Na korytarzach Unii się mówi, że to jest ostatnia kadencja parlamentu, być może przedostatnia. A jak pan chce przekonać tą rzeszę ludzi, którzy tutaj przyszli, żeby na pana zagłosowali? Mają dość tego reżimu i ja, jeżeli na spotkaniach mówię, że jeżeli znów będą sfałszowane wybory parlamentarne na jesieni, to wyjdziemy na ulicę i obalimy ten reżim sił. No ale to są póki co idealiści, nie pragmatycy. Wszystkie zmiany robią idealiści. No właśnie, czy do wyborów parlamentarnych się też pan będzie przygotował? Czy wystartuje pan do Oczywiście, Sejmu? Że tak. Oczywiście, jeżeli nie zostanę prezydentem oczywiście. Nie, no to Sejmu nie, bo Europarlament. A to ja mam w nosie Europarlament. Tam nic nie można zrobić, tam się tylko gada. Czyli bez wątpienia chętnie zamieniłby pan Europarlament na polski od ręki, mogę zamienić z panem Kaliszem, niech on idzie do Europarlamentu. Jak z frekwencją na tych spotkaniach? Młodzi ludzie głównie dominują. No mało ludzi przychodzi, pan widzi. Ale młodzi głównie.
młodzi, 24 lata, ludzie, którzy... Znaczy robi się coraz więcej, to muszę powiedzieć, że to znacznie przekracza nasze oczekiwania. Mogę jeszcze... Niedawno w wyborach prezydenckich w Konie wystartował pan Przemysław Dudek. Niestety nie przyjechał go pan wesprzeć w kampanii wyborczej. Może startował jako przedstawiciel prawicy. Tak, no tak, ale prawicy. Ja nie mogłem w całej Polsce wszystkich poprzeć, no niestety. Przyjechał Przemysław Dudek. Jest Dudek? Nie. Wtedy był. A nie, miał być dzisiaj też. Dzisiaj nie ma pana Wiktora, niestety. Musiał pojechać do Warszawy bezpośrednio. Mamy bardzo ciężki czas. Dziękujemy bardzo. W takim razie. Dziękujemy. Możemy zaczynać. Tak, jest idealnie. Jest idealnie o 12.00.